Znakomita na najwyższym poziomie. Ależ podanie Brenka, ależ podanie Brenka. Jak wykończył to Brown? Fantastycznie. Zobaczył, że odwrócony tyłem do piłki jest Paweł Zowiński. I to nie do końca by był błąd. Truski i Kemp, też klasyczna piątka Muszynianki do Melo. Sokołańca. Ale świetnie teraz Truski wybiegł za plecy. Ale też powrót. Został zablokowany przez Alana Czujkowskiego. Tak, brawo za to, że się nie poddał Alan. Niedużko pod koszem, przepnął tam Brenka, ale jak Langowicz tutaj pomagał. I spójnia rozwija się w kosz. Rzeczywiście ta motywacja wygląda jak na razie bardzo, bardzo dobrze. On jest teraz z piłką, a dogrywa jeszcze do Holbana, który kończy efektownie. Już wzrosła rola Holbana w drugiej połowie sezonu. Mamy tutaj już do czynienia z zawodnikiem, którego pamiętamy. Miał oddane tyle samo rzutów za dwa i za trzy. To pokazuje nam wszechstronność na pewno tego zawodnika. Gricjunas! Efektownie, jeśli Litwin będzie w stanie tutaj, będą go zapraszać do takich akcji dwójkowych. Pilnowany przez Greena. Jest Mijowicz. Jest Nwamu. Jeszcze jedno podanie pod kosz. Jeszcze jedno podanie, ależ rotacje tutaj grają. Ale pięknie! Jaka czapa jeszcze ma Glina. Co za obrona dzików. Smith tutaj osaczony przez Brenka z kolegami. Filipowicz spojrzał na zegar. Ładne manewry i w końcu świetne dogranie do Vucicza. Ależ zakręcił tutaj. Taką orientację mieć przy tych obrotach to nie jest łatwo. Bardzo efektownie, oczywiście Filipowicz potrafi też zagrać, ale tutaj na nim właśnie też skoncentrowana defensywa. Gordon wreszcie dostał piłkę i jak świetnie to skończył. No właśnie, to jest zawodnik... Nie wiem, jak to... Pełna 2 sekundy do zakończenia. Paty, piłkę ma Kulikowski, czy wie o tym Williams? Williams za połowy, trafia! I co? Punkty zaliczone, ależ akcja! Niewiarygodne! Sejus Williams, świetny to... Kulikowski ostrzega, aby nie przekraczać linii, ale tutaj raczej nie szykuje się na to. Zobaczmy. Uwolnił się Orej. To on ma piłkę. I czy to on zagra ostatnią akcję? Na pewno jeszcze chwila. Benson stawia zasłonę. O'Reilly za 3. Na wygraną O'Reilly trafia, ale jeszcze będzie miał swoją szansę GTK. Liam O'Reilly, jak on to zrobił? A blisko kolejnego przechwytu. Ale świetnie teraz odbija tą piłkę. I w szybkim ataku oczywiście pierwszy. Do Greena i ten z góry z faulem. To była akcja meczu i wreszcie trochę ofensywy, ładnego basketu. Coleman między nogami i Green z faulem. Ale ile fantazji tu teraz w tym zagraniu. Coleman czekał na swoich kolegów, pompnął szybko do szybkiego ataku, kreując, czyszcząc troszkę drogę do kosza. Idealnie tam na plakacie.